Zgromadzenie Sióstr Świętego Dominika dziękuję Ci Bogu za 150 lat istnienia i posługi w Kościele. Założycielka zgromadzenia, sługa Boża Matka Kolumba Róża Białecka, urodziła się 23 sierpnia 1838 roku w Jeźniszcza w województwie dalmopolskim na terenach dzisiejszej Ukrainy. Poznajmy dzieciństwo Róży i jej ziemiańską rodzinę, odznaczającą się głęboką religijnością i patriotyczną postawą. Ale nigdy nie zgodzę się na możliwość poszła do kosztów.
Możesz się modlić, możesz pomagać w jednym, możesz się opiekować w drugim, ale tu, u nas w domu. Tatko, ale ja czuję, że Bóg nie wzywa nas w kościele. Czy mam mu odmówić? Przecież jak pójdę do klasztoru, to nie zapomnę o was. A przez modlitwę będę jeszcze bliżej was. Nie zgadzam się.
Siostry zaczynają dziewić Jezusa w tabernakulum i od Niego czerpią siłę do działania. Każdą wolną chwilę poświęcają na modlitwę. Często modlą się w drodze, jak święty Dominik. Mówią tu z Bogiem albo na Bogu. I codziennie odmawiają różaniec skarb dzieci świętego Dominika. Prosiłam siostry, aby nie odchodziły od Jezusa w Najświętszym Sakramencie, dopóki nie przejmą się nałożeniem całkowicie do Niego. Jak znosiłam na cierpienie i trudności, bowiem, że całe życie na tym naznaczone było słabym zdrowiem i chorobą. Starałam się żyć tak, aby Bóg był obecny w tym, co robię i myślę. Pragnęłam bliskości Boga, aby wyrażać w słowo miłość i pokazywać wierność. W chwilach cierpienia trzeba zaufać Bogu do końca. Ja czerpałam siły od Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Ja mu powierzałam swój ciężar i oddałam się do własności Jezusowi. Dlatego codziennie mamy wspólną organizację.
mogli kroczyć, gdzie mogą odrobić lekcje i zjeść ciepły posiłek. Organizujemy wycieczki i wakacje dla dzieci. Dbamy o życie duchowe i duchowe, ucząc ich modlitwy i zaufania Bogu. Prowadzimy już pasterstwo młodzieży. Thank you.